Second Life używasz cytatów z piosenek, literatury, Goethe, Eurypides, Mickiewicz, Bruno, Schulz, Waglewski, wielkie nazwiska obok popkultury. Ja miałam takie wrażenie, że to jedyne teksty, obok oczywiście również twoich wierszy, ponieważ cytujesz sam siebie niejako, gdzie czytelnik odnajduje ład w słowie, jakiś porządek. Teksty klasyków to dla mnie kontrapunkt dla eksplozji w przestrzeni słowa w twojej powieści. Po części z pewnością temu też służyły owe cytaty. Można powiedzieć, że owo uporządkowanie następuje jednakże nie tylko poprzez formę cytowanych tekstów, ale również poprzez ich treść. Jest to najprostszy sposób odwoływania się do jakiejś pamięci kolektywnej, prawda? To znaczy wyznaczania w jakiś sposób ścieżek, którymi może podążać czytelnik w nawiązaniu do tych właśnie, a nie innych utworów. To, że są to utwory z tak różnych dziedzin, bo można by było powiedzieć z jednej strony ze współczesnej popkultury, a z drugiej strony z poezji przede wszystkim romantycznej, nie świadczy o tym, że miał być tu budowany w jakikolwiek sposób jakaś biegunowość, tylko o tym, że o podobnych rzeczach, bo jak mówię, treść tychże utworów jest bardzo istotna. O podobnych rzeczach opowiadają zarówno wybitni twórcy romantyzmu, jak i współcześni twórcy popkultury. Jednakże jeszcze jedna istotna rzecz w tym wszystkim jakby się pojawia, to mianowicie, że nawiązanie do tekstów romantycznych odgrywało bardzo istotną rolę właśnie z tych powodów, o których mówiłem wcześniej, a mianowicie ze względu na to, że powieść poetycką stworzyli właśnie romantycy. I że to romantycy zwracali przede wszystkim uwagę na to, aby opowiadać o tym, co jest we wnętrzu człowieka, to uważali za najistotniejsze. Cytowanie ich jest również dodatkowym jak gdyby elementem opowieści o tym, co dzieje się w naszej podświadomości, co jest jak gdyby najistotniejsze, bo tak romantycy widzieli swoją twórczość, o tym chcieli opowiadać. Jak znajdowałeś dojście do swojej podświadomości jako autor, bo przypuszczam, że korzystałeś jednak być może częściowo z kolektywnej, ale na pewno częściowo również i z własnej. A to nie jest łatwe zadanie, korzystać z własnej podświadomości. Oczywiście, no jest to, prawda, twórczość literacka, więc ja jak gdyby nie spisuję własnych doświadczeń w sposób jednoznaczny. Pewne oczywiście doświadczenia mają przełożenie na to, o czym napisałem w Second Life. Pewne zainteresowania, jakaś fascynacja wynikająca z chęci zgłębienia tego typu zjawisk jak deprywacja sensoryczna czy Ganzfeld. Punktem wyjścia jest oczywiście chęć poznania podświadomości, co w sposób najłatwiejszy można uzyskać poprzez analizę snu, ale analiza snu jest o tyle trudnym procesem, ponieważ generalnie rzecz biorąc, ze względu na mechanizmy pracy marzenia sennego, nie jesteśmy w stanie zapamiętać tych snów w taki sposób, w jakie one się tak naprawdę rozgrywają. W związku z tym w latach 70. i 60. chyba już nawet stworzono pewnego rodzaju możliwość docierania do podświadomości za pomocą deprywacji sensorycznej, co oznacza doprowadzenie do takiego stanu, w którym mózg ludzki nie odbiera żadnych innych sygnałów niż te, które pochodzą z wnętrza, czyli pochodzą z podświadomości. Ludzie byli zamykani w kapsułach, w odpowiedniej temperaturze, żeby nic im nie doskwierało i żeby jak gdyby żadne bodźce do nich nie docierały. Istnieje również taka technika holotropowego oddechu Stanisława Grossa, Czecha, który wyemigrował do USA. No tak. I różne inne. Jest to jak gdyby cała masa różnego rodzaju możliwości, chociażby wprowadzanie się w trans poprzez słuchanie dudnienia bębnów. Też, tak. Oczywiście. To, szamańskie to metody, jest prawda? Deprywacją sensory. A propos transu, bardzo często tańczy się w twojej powieści. Powiem szczerze, że te sceny bardzo, bardzo lubiłam. Wszelkiego rodzaju sceny tańca. Taniec jest jak gdyby również elementem wprowadzania się w trans.
więc on w jakiś sposób musi się pokazywać w tej powieści. Jest pewnego rodzaju emanacją tego, co się dzieje i już nie jest jak gdyby możliwe do opisania w inny sposób. Jest pewnego rodzaju zabiegiem artystycznym. Opis tego tańca jest niczym innym jak próbą pokazania pewnego rodzaju ruchu, który generalnie rzecz biorąc jest bezruchem, ale jest ruchem, który w podświadomości ma swoje miejsce, dzięki któremu pewne rzeczy zostają uporządkowane. Twój bohater przechodzi w tekście przez 7 czakr. Dla słuchaczy nieobeznanych z tą terminologią, czakry to centra energetyczne, można tak powiedzieć, w naszym ciele energetycznym. Jest ich właśnie 7. Znane są i pracuje się z nimi w medycynie hinduskiej, chińskiej, południowoamerykańskiej. Właściwie wszędzie, tylko nie w świecie cywilizacji zachodnich, ale my też powoli zaczynamy się z nimi oswajać i akceptować, co to za droga. Sen bohatera, przejście przez 7 czakr. Oczyszczanie czakr? No z pewnością nabieranie większej świadomości, tak? Pomysł w ogóle na napisanie tej powieści zrodził się z tego, iż chciałem podarować bohaterowi poszukiwania całości i bohaterowi wariantu do sprawdzenia, czyli moich poprzednich 2 powieści, marzenie o możliwości zrozumienia jakby sensu życia, ponieważ bohater poszukiwania całości i wariantu do sprawdzenia jest świadom tego, że nie rozumie, na czym polega życie. Ma świadomość tego, że to życie jest niespójne, w jakiś sposób niekoherentne i nie bardzo jak gdyby potrafi sobie z tym poradzić. Wydawało mi się, że trzeba mu jakby dać szansę na to, aby pojął ten sens, tak? W związku z tym, no oczywiście zadanie, które przed nim postawiłem, nie było łatwe, ponieważ droga do zrozumienia jak gdyby nie jest łatwa i jest o tyle skomplikowana, że po pierwsze trzeba w sobie znaleźć taki pierwiastek, który w jakikolwiek sposób umożliwi chęć wsłuchania się w siebie, ale również trzeba się zmagać z różnego rodzaju demonami, które ukazują się w trakcie wędrówki poprzez kolejne czakry. I doświadczenie to z jednej strony jest wyzwalające, ale z drugiej strony jest ogromnie obciążające. Tyle tylko, że jeśli znajdzie się na tyle w sobie siły, aby można było pokonać te wszystkie przeciwności i wznieść się na najwyższy poziom, no to jest szansa na to, że osiągnie się pełną wolność. A może nie trzeba pokonywać przeciwności, tylko pokochać je? Pewnością zależy to od tego, jakiej szkole będziemy hołdowali w tym momencie. Dla mnie bardzo istotne było to, w jaki sposób hinduizm postrzega ową podróż poprzez czakry, czyli tak naprawdę budzenie kundalini, prawda? Kundalini to już musimy dodać dla słuchaczy. Siła żywotna, która w sumie jest jakby schowana w postaci, wyobraża się jako węża, prawda? Tak. Jako węża, który jest schowany tak w okolicy jakby lędźwi i u osób rozwiniętych duchowo i spirytualnie podnosi się ona do góry i dochodzi przez jakby cały kręgosłup aż do mózgu. To jest kundalini. Ale bardzo niewiele osób osiąga ten stan. To jest tak, trudne. Oczywiście. Tak. No więc, prawie niemożliwe. Wszystko się zgadza. Natomiast w literaturze możliwe jest wszystko. W związku z tym ja jako autor takich zdolności nie posiadam, ale postanowiłem, że mój bohater będzie mógł w jakiś sposób je osiągnąć. I nie tylko oczywiście po to, żeby napisać psychologiczną książkę przygodową, prawda, o uzyskiwaniu najwyższego stopnia wtajemniczenia, ale również po to, żeby pokazać, co jest istotą naszego istnienia. No nie wiem oczywiście, na ile mi się to udało, ale taki właśnie był zamiar. Istotne jest dla mnie jeszcze i to, że owe czakry pokazywane są w taki sposób w hinduizmie, iż znajdujące się w ich symbolice różnego rodzaju postacie, różnego rodzaju istoty są po prostu istotami baśniowymi, w sposób idealny nadającymi się wręcz do tego, aby stały się bohaterami baśni.
Second Life jest wyzwaniem dla czytelnika. Książkę czyta się powoli, gdyż każde zdanie obfituje w zaskakujące rozwiązania, jak już słyszeliśmy. Krzysztof Niewrzęda wymaga od czytelnika uwagi i koncentracji, ale nagrodą za pracę czytania jest nie tylko być może dotarcie do własnych pokładów podświadomości, tak, które być może otworzą się podczas lektury, ale również śmiech, gdyż wiele fragmentów zaskakuje niezwykłym humorem, anegdotą, którą chce się nawet zapamiętać i użyć samemu w jakiejś innej sytuacji. Jest to proza bardzo oryginalna, niepodporządkowana żadnym prądom w literaturze polskiej, bardzo autonomiczna i odkrywcza, powiedziałabym. Krzysztofie, jeżeli miałbyś okazję coś poprawić, dopisać, zmienić w Second Life, zrobiłbyś to, czy wszystko jest dobrze tak, jak jest? Pracowałem nad nią tak długo, to trwało około 5 lat, że chyba nie trzeba tam niczego poprawiać. Dziękuję ci bardzo za przybycie do studia. Serdecznie gratuluję bardzo inspirującej i ciekawej baśni. Dziękuję. I dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo.